Dla nas wartością jest to, że możemy seniorów aktywizować, a właściwie nie aktywizować, tylko dawać ujście tej energii, która już w nich jest, tych potrzebom, które oni mają, bo po zakończeniu aktywności zawodowej oni potrzebują dalej się rywalizować, dalej się spotykać z ludźmi i sport jest takim doskonałym pretekstem do tego, żeby po pierwsze zadbać o swoje zdrowie, a po trzecie właśnie, żeby mogli się spotykać razem, śmiać, cieszyć, przeżywać razem emocje te sportowe najfajniejsze. Bardzo się cieszymy, że nasi wrocławscy seniorzy uczestniczą w takich imprezach i bardzo chętnie miasto takie imprezy organizuje i sponsoruje. Mamy unikalne programy, ale proszę też zobaczyć, jak bardzo ta branża sportowa się angażuje w to, żeby wspierać tą aktywność. No dzisiaj jesteśmy w pięknej, nowej hali lekkoatletycznej, jednej z najlepszych w Europie, KGHM Ślęza Arena, dzięki uprzejmości pani prezes Katarzyny Ziobro, bo właśnie jest ze strony wszystkich zrozumienie, że warto do siebie seniorów przyciągać i inwestować w nich, inwestować w to ich tutaj pogodne zaangażowanie w tej jesieni życia. Bo najważniejsze jest w tej chwili to, żeby ludzie i starzejące się społeczeństwo pozostawali aktywni jak najdłużej. Aktywny równa się żyjący ponad 100 lat. To jest nasz cel. Dlatego staramy się organizować różne wydarzenia, takie, które będą ludzi zapraszać, żeby wyjść z domu i się poruszać. Nawet krótki spacer ma znaczenie, a w fajnych warunkach, w fajnym towarzystwie można nawet wziąć udział w igrzyskach. I do tego będziemy zapraszać, te imprezy będziemy powtarzać. One są bardzo dla nas ważne. Jest zapowiedź, że to jest początek tego cyklu Senior Cup. Ja się bardzo cieszę, że tak jest, bo widać zainteresowanie jest spore, a po sukcesie tej imprezy, już teraz możemy powiedzieć, że ona odniosła sukces, będzie jeszcze większa.